Tylko kilkadziesiąt metrów dzieliło samolot podchodzący do lądowania na pyrzowickim lotnisku od kolizji z przelatującym tam dronem. W poniedziałek po południu załoga samolotu, który leciał z Eindhoven do Pyrzowic, zauważyła drona, który leciał około 50 metrów poniżej. Samolot bezpiecznie wylądował, ale teraz sprawą zajmuje się policja. Warto podkreślić, że samolot podczas lądowania w ciągu sekundy pokonuje około 80 metrów. Policjanci do późnych godzin wieczornych dokonywali przeczesywania wskazanego obszaru znajdującego się na terenie czterech powiatów: Będzińskiego, Tarnogórskiego, Zawierciańskiego i Myszkowskiego, nie ujawniając ani drona, ani również świadków, którzy w rejonie lotniska Pyrzowice zauważyliby taki obiekt. Materiały z wykonanych czynności zostaną przesłane do prokuratury, która podejmie decyzję, w którym kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Dron, którego miała zauważyć załoga samolotu, znajdował się na wysokości 1200 metrów. Najprawdopodobniej był to quadrokopter. Do podobnego zdarzenia doszło w sobotę na warszawskim Okęciu. Tam dron przeleciał około 30 metrów obok samolotu.